Piotr Karłowicz, witam w kolejnym odcinku magazynu Forbet czwartej ligi. Za nami bardzo ciekawa 19. kolejka spotkań, w której padło kilka nieoczywistych rozstrzygnięć, ale lider nadal jest z Elbląga. A skoro o liderze mowa, to są z nami dzisiaj zawodnicy Concordii, Michał Lewandowski. Cześć, witam wszystkich. I Szymon Drewek. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. I zaczynając, Michał, w sobotę mecz z Mrągowią był czwartym w tym sezonie, w którym przegrywając zdołaliście dźwignąć wynik i takie spotkanie wygrać. Powiedz, z czym mieliście największy problem w tym spotkaniu do tej 60. minuty, kiedy to Augusto wyrównał na 1-1? Wiesz co, wydaje mi się, że naszym głównym problemem są te gdzieś pierwsze połowy, w których nie gramy tak, jakbyśmy chcieli, nie potrafimy dobrze wejść w ten mecz. Gdzieś pomimo stwarzanych sytuacji nie wykorzystujemy ich, gdzieś przeciwnik często w sumie raz na jakiś czas wypuści się pod nasze pole, strzeli tą bramkę, później ciężko jest nam gdzieś się odbić od tego. No i wiadomo, jak przeciwnik strzeli tą bramkę, gdzieś się cofniemy, gdzieś próbujemy to gonić. I tu jest głównym problemem naszym są te pierwsze połowy, że źle w nie wchodzimy i później musimy to gonić niestety, a wiadomo, jak my gonimy, to przeciwnik się ustawi troszkę niżej i wiadomo, że jest o wiele ciężej, tak naprawdę. Ale też chyba jest tak, że od samego początku musicie się mierzyć z komasowaną obroną rywala, bo na was raczej przeciwnicy nisko dość się ustawiają. Wydaje mi się, że tak, wiadomo, jak przyjeżdża lider, to każdy chce osiągnąć jakiś tam pozytywny rezultat. Gdzieś wiadomo, ustawi się trochę niżej, my musimy operować tą piłką. Wiadomo też, że boiska na razie nie są też w takim stanie, żeby pozwolić nam na to, co byśmy chcieli prezentować. I jeżeli przeciwnik się cofa niżej, no to no, ciężko nam po prostu jest prowadzić ten atak pozycyjny, nie? Szymon, dla ciebie było to pierwsze spotkanie w tej rundzie. Nie jest tajemnicą, że walczyłeś z kontuzją. Chciałbym, żebyś nieco o tej kontuzji dość nietypowej nam opowiedział i czy najgorsze już za tobą? No, kontuzja mi się przydarzyła na początku jakby stycznia. Było to, jak to wspomniałeś, nietypowe, bo złamanie zmęczeniowe w obu piszczelach i wyłączyło mnie to na tak naprawdę cały okres przygotowawczy, gdzie No, walczyłem jakby o skład, znaczy no, walczyłem o skład, ale też... Walczyłeś też o zdrowie. No też o zdrowie. Odbyłem rehabilitację w Ortomedzie w Łodzi, dwutygodniową i cały czas tak naprawdę dochodzę do siebie i trener, no tak też dosyć niespodziewanie postanowił postawić na mnie od pierwszej minuty. No ale no... Dostałem zmianę w połowie. Też tak naprawdę mogę powiedzieć, że się nabawiłem kolejnej kontuzji. Ale... O podkręcony staw skokowy. Aha, czyli nie odnowiłeś tak, się uraz tak. Piszczela, jednak teraz jest coś innego. Tak, niestety. Właśnie chciałem zapytać, czy przerwa, raczej zmiana w przerwie była spowodowana innym pomysłem trenera na drugą połowę, czy jakiś uraz moim wrócił? Zdaniem no, słabo się zaprezentowałem. Dużo strat takich. Nie wiem, czy to może przez brak rytmu meczowego, że tak dużo strat, wolne granie, takie niedokładne zagrania. No taki, no nie ja byłem. Nie no, był wiem, to że... Szymon Drewek z jesień. No nie, na pewno nie. Bo na pewno dobra. Zaśmie najwięcej. Skoro jesteśmy przy temacie spotkania Mrągowi z Concordią, zobaczmy, jak padały wszystkie bramki w 19. kolejce. W ważnym meczu dla układu dolnej części tabeli Zatoka Braniewo mierzyła się z Mazurem Ełk. W 11 minucie spotkania Bartosz Mowczyn wpisał się na listę strzelców i Zatoka była na prowadzeniu. 7 minut później ten sam zawodnik ponownie skierował piłkę do bramki i podwyższył prowadzenie swojej drużyny. W 27 minucie w sytuacji sam na sam z bramkarzem gości znalazł się Jakub Szymanowski i Zatoka miała już 3 bramki na koncie. W 55. minucie spotkania Mateusz Dzięgielewski strzelił kontaktową bramkę dla drużyny z Ełku. Jednak już 7 minut później świetnie z piłką zabrał się Oskar Rynkowski i pewnym uderzeniem pokonał bramkarza gości. W 77. minucie Patryk Prochna z bliskiej odległości posłał piłkę do siatki i Zatoka jeszcze zwiększyła prowadzenie. Na 4 minuty przed zakończeniem regulaminowego czasu gry Oskar Rynkowski strzelił swoją drugą bramkę w tym meczu i ustalił wynik spotkania na 6-1.
Braniewska drużyna zanotowała ważną wygraną, która przesunęła ją nieco w ligowej tabeli. W Lubawie tamtejszy Motor podejmował DKS Dobre Miasto. W 32 minucie po świetnie rozegranym rzucie wolnym na listę strzelców wpisał się Krzysztof Dąbkowski i Motor był na prowadzeniu. W 60 minucie meczu piłkę głową do bramki skierował Radosław Gajewski i drużyna z Lubawy podwyższyła prowadzenie. Gości stać było tylko na jednego gola, którego w 90 minucie spotkania strzelił Sebastian Kowalski. Ostatecznie jednak to Motor dopisał cenne 3 punkty do swojego dorobku. Błękitni Orneta mierzyli się ze świetnie dysponowaną ostatnio Polonią Lidzbark Warmiński. W 29 minucie meczu dość niespodziewanie gospodarze wyszli na prowadzenie, gdy piłkę do bramki po błędzie defensywy gości skierował Tomasz Zaborny. W 53 minucie drużyna z Ornety podwyższyła prowadzenie, gdy na listę strzelców wpisał się Michał Kurywczak. Polonia w 90 minucie strzeliła kontaktowego gola, którego autorem był Wojciech Dzimidowicz. Więcej bramek w tym spotkaniu nie padło i Błękitni mogli cieszyć się z wygranej. W Korszach tamtejszy MKS podejmował Błękitnych Pasym, którzy zajmowali ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Mimo kilku okazji podbramkowych z obu stron, kibice zgromadzeni na trybunach nie zobaczyli żadnej bramki. Duży wpływ na taki stan rzeczy miała wysoka forma bramkarzy. Drużyny podzieliły się punktami, a ten wynik nie zadowala żadnej ze stron. W Mrągowie doszło do niezwykle ciekawego starcia. Mrągowia grała z liderem rozgrywek Concordią Elbląg. W 31 minucie spotkania Dawid Pietkiewicz przeprowadził świetną indywidualną akcję i wyprowadził Mrągowie na prowadzenie. W 59 minucie meczu świetnie z woleja uderzył João Augusto i Concordia doprowadziła do wyrównania. Na 10 minut przed zakończeniem regulaminowego czasu gry kapitalnie z rzutu wolnego trafił Patryk Wieliczko i Elblążanie objęli prowadzenie. Ostatecznie drużyna z Elbląga dowiozła ten wynik do końca meczu i utrzymała przewagę nad rywalami w ligowej tabeli. Będąca na 9 miejscu Pisa Primavera Barczewo grała z trzecim Jeziorakiem Iława. Już w 5 minucie meczu świetnie z dystansu uderzył Kacper Nawrocki i wyprowadził Pisę na prowadzenie. 15 minut później piłkę z bliskiej odległości do bramki skierował Michał Bartkowski i w spotkaniu mieliśmy remis. W 89 minucie kolejnym kapitalnym uderzeniem popisał się Kacper Nawrocki i drużyna z Barczewa ponownie była na prowadzeniu. Wynik ten utrzymał się do końca spotkania i Pisa wywalczyła kolejne 3 punkty. Na sztucznym boisku w Mławie Polonia Iłowo mierzyła się z wiceliderem ligowej tabeli Huraganem Morąg. W 17 minucie spotkania Adrian Podgórski wykończył świetną zespołową akcję morąskiej drużyny i wyprowadził ją na prowadzenie. 5 minut później w sytuacji sam na sam z bramkarzem znalazł się Piotr Zalewski i Huragan miał już 2 bramki przewagi. W 25 minucie meczu Sebastian Rynkowski strzelił kontaktową bramkę dla drużyny z Iłowa i Polonia poczuła szansę na korzystny wynik. W 48 minucie Jakub Stankiewicz wpisał się na listę strzelców i powiększył przewagę drużyny z Moronga. W 67 minucie Adrian Podgórski strzelił swoją 2. bramkę w tym spotkaniu i goście mogli grać już znacznie spokojniej. 4 minuty później Michał Kiełtyka najlepiej odnalazł się w zamieszaniu podbramkowym i ustalił wynik meczu na 5-1 dla Huraganu. Dzięki wygranej Morążanie utrzymali dystans do Concordii. Rezerwy Olimpii Elbląg podejmowały rewelacyjnie grającą granicę Kętrzyn. Już w 2 minucie sam na sam z bramkarzem gości znalazł się Jakub Branecki i wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. W 13 minucie meczu bramkarz granicy Mateusz Papliński obronił rzut karny i wynik dalej brzmiał 1-0. W 52 minucie błąd bramkarza gości kapitalnym uderzeniem z dystansu wykorzystał Bartłomiej Danowski i Olimpia miała 2 bramki przewagi. 7 minut później Seweryn Strzelec wykończył świetną akcję drużyny z Kętrzyna i granica złapała kontakt z rywalem.
W 86 minucie meczu po uderzeniu piłki z rzutu wolnego gola strzelił Tomasz Bobrowski i goście doprowadzili do wyrównania. Spotkanie zakończyło się wynikiem 2-2. Skrót weekendowych wydarzeń za nami. Widzieliśmy, w jakich okolicznościach zwycięstwo odnieśli nasi goście. Michał, za Wami jeden z najcięższych wyjazdów tej wiosny. Do końca 11 kolejek, gdzie tylko 4 spotkania rozegracie poza Elblągiem. To według Ciebie dla Was jest jakiś handicap w drodze po trzecią ligę, czy raczej nie patrzyłbyś na to w ten sposób? Myślę, że tak jednak, bo u siebie nie tracimy tych punktów. Jeżeli dobrze pamiętam, to teraz zanotowaliśmy remis z Olimpią. Wcześniej gdzieś te mecze przeważyły na naszą korzyść. Wydaje mi się, że u siebie jesteśmy dosyć mocną drużyną, taką, że na pewno drużyny, które będą do nas przyjeżdżały, nie będą miały łatwo, żeby cokolwiek tam zgarnąć, nawet jeden punkt. Czy uważasz, że na tych wyjazdach jesteście gdzieś w stanie pogubić punkty? Wiesz co, nie chciałbym tam wybiegać aż tak daleko. Ogólnie ja jestem tego zdania, że powinniśmy się skupić na każdym kolejnym meczu i każdy kolejny mecz jest trochę inny. W każdym kolejnym meczu trochę inne drużyny. Gramy wszędzie o 3 punkty i tak naprawdę boisko wszystko zweryfikuje. Szymon, Wasz klub zimą poczynił dość spore wzmocnienia. Mam tu na myśli czy przyjście Edila, Augusto, czy też bramkarza Melnyczenko. Rywalizacja na papierze wydaje się być bardzo duża. Jak to wygląda na treningach? Kości trzeszczą mocno? Tak, no trzeszczą kości. Zdecydowanie zrobiło nas się więcej względem poprzedniej rundy, bo teraz tak naprawdę trener ma nas, wybiera 18. Tak jak powinno być, tak moim zdaniem w każdym klubie, że ktoś zostaje w domu i jest ta rywalizacja. Po poprzedniej rundzie tam jakaś kontuzja się zdarzyła czy coś. I zdarzało się tak, że na mecie jechaliśmy w 15 na przykład. No i ten trener miał tak naprawdę jednego bramkarza i tam trzech czy dwóch do dyspozycji z pola do gracia. A teraz mamy naprawdę bardzo mocną drużynę, gdzie pokazują mecze, że drugie połowy są mocniejsze, bo tak naprawdę jak wchodzą chłopacy z ławki, no to dają efekt, tak? Nie są to tylko tak zwane fusy, dokładnie, tylko poważne wzmocnienia z ławki wchodzą, no i to są efekty tego. Rafał Gikiewicz na swojej lodówce przykleja kartkę z celami przed sezonem. Czy Szymon Drewek taką kartkę przed tym sezonem stworzył, czy raczej żyjesz z meczu na mecz? No wiadomo, no, cel jakby postawiony mamy, tak sobie postawiliśmy, że jest awans, bo awans jako drużynowa, też jako ja indywidualnie chcę się rozwijać i na pewno chcę w piłkę pograć jeszcze gdzieś wyżej. Bo nie jest tajemnicą, że była opcja transferu do Olimpii, ale jednak była, ten uraz trochę ją przyhamował. Michał, powiedz wszystkim widzom, ile lat grasz w Concordii i na matko, ilu pozycjach już w tej Concordii grałeś? O matko, powiem Ci, że naprawdę nie zliczę tych lat, było tego bardzo dużo. Od bardzo młodego chłopaka, gdzie zacząłem występować w Concordii. Z krótką, jedną roczną przerwą tak naprawdę. Jeżeli chodzi o pozycje, miałem chyba już wszystkie pozycje w tej drużynie, oprócz może napastnika i bramkarza gdzieś tam. Ale nie robi mi to żadnego problemu tak naprawdę, czy to jest pozycja numer 6, czy to gdzieś jest pozycja w obronie, bok, środek. Wydaje mi się, że na każdej z tych pozycji sobie gdzieś tam poradzę. Jestem już na tyle doświadczonym zawodnikiem gdzieś na tym poziomie, że nie powinienem mieć z tym żadnego problemu i nie gra mi to roli, czy to tak jak mówię, czy trener mnie wystawi tu, czy tu, to dla mnie nie ma problemu żadnego. Czyli status legendy i zastrzeżenie numeru tuż. Tak, może tak być. Śmiejemy się, że będę razem siedział na słoniu tam na klubie. Mamy takiego dużego słonia na wejściu i śmiejemy się, że trzeba po prostu mnie gdzieś tam jeszcze ulokować na tym słoniu i wszystko będzie okej, nie? Zanim przejdziemy do dalszej części rozmowy, sprawdźmy, jak wygląda aktualna tabela Forbet czwartej ligi oraz klasyfikacja strzelców. W ligowej tabeli Concordia ma dalej 5 punktów przewagi nad Huraganem Morąg. Na podium wskoczyła natomiast Granica Kętrzyn, która wykorzystała potknięcie Jezioraka i Ława. Na dole tabeli swoje pozycje dzięki wygranych w tej serii spotkań poprawiły Zatoka Braniewo i Błękitni Orneta. Na czele klasyfikacji strzelców dalej pozostaje Mamadou Bach z 14 golami na swoim koncie. Po 11 bramek mają natomiast Adrian Podgórski, Kacper Nawrocki i Patrycjusz Malanowski.
Tuż za ich plecami jest Mateusz Szmyt z 10 golami na swoim koncie. Jak widzieliśmy, coraz ciaśniej robi się na dole tabeli. Z kolei na górze rywalom zaczynają odjeżdżać zarówno Concordia, jak i Huragan. No właśnie, Szymon, gdyby nieustępliwy zespół z Moronga, moglibyście już chyba mrozić szampany powoli. No tak, ale no mi się wydaje, że wszystko jest tak naprawdę pod znakiem zapytania, bo do końca jeszcze jest dużo kolejek. Tak samo my, tak samo Huragan, tak samo może nawet, nie wiem, Granica czy Jeziorak mogą się obudzić i jakąś nieprawdopodobną serię zwycięstw zaliczyć, gdzie my będziemy się potykać i Huragan, i to oni mogą zdobyć ten awans. No ale niewątpliwie my tanio skóry nie oddamy, jak to się mówi. Dokładnie. I no i my będziemy na cały czas na tym szczycie, chcemy tego i nie oddamy tego na pewno. Ale chyba 5 punktów straty na tym etapie rozgrywek, szczególnie dla Was przy takiej szerokiej i mocnej kadrze, to jest dość spora zaliczka. Mm-hmm. Ja sobie tak właśnie mówię, że 5 punktów to jedna pomyłka może być. Jedna, tylko jedna. I tylko jedna. Michał, straciliście do tej pory tylko 12 bramek w tej lidze. Powiedz, czy Twoim zdaniem to świadczy o bardzo dobrej defensywie Concordii, czy raczej o tym, że ta liga jest tak słaba? Nie chciałbym mówić, że ta liga jest tak słaba. Po prostu gdzieś mamy zespół dosyć dobrze zgrany, gramy ze sobą jakiś dłuższy czas, wiadomo, znamy się z chłopakami nie rok, nie dwa. I gdzieś to widać, że to procentuje też na boisku, rozumienie, gdzieś tam przesuwanie, pomoc koledze drugiemu, jednemu. To wydaje mi się, że to, że tak dobrze wyglądamy w tej obronie, tracimy tak mało bramek i gdzieś tam zarazem potrafimy też dużo strzelić, to się zgrywa na to, że po prostu mamy doświadczony zespół, który no większość z nas, tych chłopaków, gdzieś grała, czy tam miała przyjemność występować w wyższych ligach i widać po prostu to na boisku. Przyjście Edira tylko może chyba wzmocnić ten... Tak, ten no widać, no Edir odkąd został zgłoszony, wiadomo, w pierwszym meczu nie wystąpił z tego względu, że gdzieś tam jakieś problemy były ze zgłoszeniem, ale odkąd jest już gotowy do gry, tam trener od razu na niego postawił, więc wydaje mi się, że tak, no, że Edir jest takim wzmocnieniem, tym bardziej, że pamiętam jego występy z trzeciej ligi, jak wcześniej graliśmy gdzieś tam na tym wyższym poziomie, to no to była taka ostoja defensywy, no to duży chłop, ciężki do przejścia, a jego takim dodatkowym atutem było, że zawsze jeszcze tych parę bramek nam dał, nie, z przodu, także wydaje mi się, że Edil jest na pewno takim transferem na plus. Przejdziemy teraz do tak zwanych pytań z kotła, bo odzywało się do nas parę osób, w tym wasi koledzy z szatni. I nie czekając długo, Lewy, podobno przyjechałeś tu dzisiaj tylko dlatego, bo myślałeś, że program będzie prowadziła Martyna. Czy to jest prawda? Tak, było. Wyśmieliśmy się z tego szatnią. Mówię, nie, że jak Piotrek będzie prowadził program, mówię, to ja nie jadę. Mówię, tak, była. To, no to może następnym razem, chociaż jak awansujecie, to słuchaj, to już ten program się nie powtórzy. Ale mnie sprzedali pięknie, no. Szymon, czy to prawda, że w tej rundzie trener Machiński ma większy ból głowy z obsadzeniem pozycji numer 8 niż z pozycją numer 11? Tak. Tak. Myślę, że tak. To dobrze. Krótko, zwięźle i na temat, także chłopaki już wszystko doskonale wiecie. Lewy, lepiej czujesz się na boisku czy na klubowych parkietach? Tu i tu jest. Myślę, że daje radę. Tu i tu jest dobrze. No, myślę, że tu minimum, i tu sobie poradzę. Minimum trzecia liga, czy ciut wyżej? Nie, no wiesz co, ja się bawię już bardziej, to jest moje hobby, gdzieś tam od dziecka to gdzieś tam zacząłem i kontynuuję. Nie wybiegam, żeby gdzieś aż sięgać myślami tak daleko, po prostu co ma być, to będzie fajnie, jeżeli to będzie trzecia liga, uda się nam awansować, to super. Ostatnio zażarła nam ta formuła, jeśli chodzi o zawodników z Huraganu, chciałbym, żebyśmy i tym razem spróbowali, żebyście wytypowali po gościu z waszej ekipy do danych programów. I tak, zacznijmy. Kogo wysłalibyście do Ninja Warrior? O, ja bym... Ja? Mamy wspólnie odpowiedzieć, czy... Ty możesz odpowiadać za siebie. Ja myślę, że Mateusza Szmytka. Szymon? Myślę, że też, no. Do milionerów? Jakiegoś inteligentnego, ale to tak ciężko. Nie wiem, czy mamy takich... Nie wiem, czy mamy takich w zespole.
Ja bym może kierownika wysłał. Ja bym Mańka wysłał. Ja bym tutaj kierownika wysłał. Dobra, do 1 z 10? Podobna formuła programu. Może nie mam w stylu Mariusza Pelca może. No ja też bym chyba na Mańka już postawił. Jaka to melodia? Muzycznie u nas, tak... Kto u nas muzycznie może być? Kto dba o muzyczkę przed meczami? A właśnie, wiesz co, to u nas różnie gdzieś. Kto zależy, kto pierwszy... Lecą brazylijskie rytmy? Lecą, no a teraz to... się zaczęły. Teraz właśnie się zaczęły, jest ale dwójeczka. To jest przyjemne dla ucha, także... Nie, no dobra, ja bym może... Bracia Canarinhos może. Tak, może bracia Canarinhos, okay. Jakbyśmy posłali, śmiesznie by było. I ostatni program, Hotel Paradise. Adam Skierkowski. Adam Skierkowski, tak. Adam Skierkowski, zdecydowanie. Albo Sebastian Tomczuk jeszcze. Czyli jest dwóch kandydatów. No dobra, to na tyle. Dziękuję Wam za te odpowiedzi. Teraz przejdziemy do najlepszej jedenastki kolejki. Jedenastka 19 kolejki wygląda następująco. W bramce Kamil Kotkowski, MKS Korsze. W obronie Piotr Pluciński, Błękitni Orneta. Paweł Ewertowski, Motor Lubawa. Michał Kiełtyka, Huragan Morąg. W pomocy Oskar Rynkowski, Zatoka Braniewo. Bartłomiej Danowski, Olimpia 2 Elbląg. Adrian Podgórski, Huragan Morąg. Bartosz Mowczyn, Zatoka Braniewo. W napadzie Kacper Nawrocki, Pisa Barczewo, João Augusto, Concordia Elbląg oraz Tomasz Bobrowski, Granica Kętrzyn. Jedenastka kolejki za nami, a w niej znalazł się kolega naszych gości, czyli João Augusto. Serdecznie gratulujemy. I tak, panowie, przechodzimy do typowania. Ja podaję meczyki, które czekają nas w najbliższy weekend. Was naprzemiennie proszę o wskazanie wyniku. I tak, pierwszy mecz, Jeziorak i Ława, Polonia i Łowo. Wiesz co, moim zdaniem jedyneczka. Myślę, że gdzieś Jeziorak musi poszukać tego zwycięstwa i u siebie będzie chciał to na pewno udowodnić. Błękitni Pasym, Motor Lubawa. No, Pasym taki groźny u siebie jest dosyć, to iksik bym dał. Deka jest dobre miasto, Pisa, Primavera, Barczewo. U mnie dwie solidne drużyny wydaje mi się, ale gdzieś ja też chyba iksik bym postawił przy tym meczu. Huragan Morąg, Zatoka Braniewo. No, chciałbym, żeby było inaczej, ale dam jedynkę. No. Mazur Ełk, Błękitni Orneta. Kurczę, graliśmy z tą Ornetą, gdzieś chłopaki nie pokazali się źle, wiadomo, to mecz gdzieś tam na dole tabeli o utrzymanie. Myślę, że chyba zaryzykowałbym dwójeczkę na Ornetę. Granica Kętrzyn, Mrągowia, Mrągowo. No mi się wydaje, że będzie to dosyć wyrównany mecz. Granicę widziałem ostatnio z Olimpią Elbląg, jak grała. To jedynka mimo wszystko. Concordia Elbląg, MKS Korsze. Nie, no to chyba bez żadnych tam jakichś tej, wiadomo, jedyneczka i to taka bardzo mocna jedyneczka. Polonia Lidzbark Warmiński, Olimpia 2 Elbląg. No, Lidzbark u siebie bardzo mocny. Olimpia też zależy, w jakim składzie przyjedzie. Mecz w sobotę. W sobotę, no to... A jedynkach? Kiedy to jedynka mi się wydaje. To jedynka. I tutaj postawimy kropkę. Dziękuję Wam za te typy. Dziękuję również za obecność w studiu. Życzę punktów. Tobie, Szymon, szczególnie mnóstwo zdrowia, bo jak słyszeliśmy, na pewno Ci się przyda. Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszego magazynu, który już za tydzień. I chciałbym przypomnieć, że pełną ofertę zakładów znajdziecie na stronie naszego sponsora iForbet.pl. I należy pamiętać również o naszym nowym programie, który tworzymy wspólnie z naszym partnerem, czyli Strefą Out. Ukazał się już na YouTubie drugi odcinek programu Piłka w aucie, w którym gościem był Czesław Żukowski, trener Polonii Lidzbark Warmiński. Super odcinek, także jeśli ktoś ma godzinkę, śmiało zapraszamy do sprawdzenia. Na dzisiaj to tyle. Pięknie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. U nas klasyczny kącik wymiany uprzejmości. Ja przekazuję zawodnikom Concordii upominki od naszego sponsora firmy Forbet. Między innymi smycze, zapalniczki, długopisy, a także kubek lewy, także to dobra. Na Twoje ręce, dziękuję proszę Cię bardzo. Od nas z Elbląga przyjeżdża poduszeczka, nasza klubowa, worek i też parę upominków, gadżetów typu smyczki, przypinki. Tak. Pięknie, dziękujemy, na pewno nam się takie gifty przydadzą. Pozdrawiamy.
Śmiejemy się, że będę razem siedział na słoniu tam na klubie. Mamy takiego dużego słonia na wejściu i śmiejemy się, że trzeba po prostu mnie gdzieś tam jeszcze ulokować na tym słoniu i będzie i wszystko będzie okej, okay, nie? Tanie skóry nie oddamy, jak to się mówi. Przyjechałeś tu dzisiaj tylko dlatego, bo myślałeś, że program będzie prowadziła Martyna. Czy to jest prawda? Tak, tak, było. Wyśmieliśmy się z tego szatnią, mówię, nie, że jak Piotrek będzie prowadził program, mówię, to ja nie jadę, mówię, tak. Do milionerów? Jakiegoś inteligentnego, ale to tak ciężko. Nie wiem, czy mamy taki, nie wiem, czy mamy taki w zespole. Brazylijskie rytmy? Lecą, no teraz się zaczęły. Teraz się zaczęły, jest ale dwójeczka. Ale to jest przyjemne dla ucha, także... Nie, no dobra, ja bym może... Bracia Canarinhos może. Tak, może bracia Canarinhos, okay. Jakbyśmy posłali, śmiesznie by było.